to jest zabezpieczone, a ścieżka wydeptana. Bo tu już byśmy byli na korytarzu do kuchni i do jadalni. No dobrze, dobrze. Jestem pod wrażeniem, ponieważ jestem sam na tym obiekcie. Nie wiem, kogo tu mogę spotkać. A to jest pozostałość po byłych wychowankach domu dziecka. Cała dokumentacja ich pobytu. Dom dziecka został przeniesiony na ośrodek wypoczynkowy byłego komitetu wojewódzkiego PZPR nad Jeziorem Dużym. No i tak się zadbało o mienie, które w dużej części zostało pozostawione na pastwę losu. Pomieszkujemy po tych zakamarkach, żeby dokumentować ewentualnie mienie, które pozostało, a które może być w dalszym ciągu rozgrabione. Tutaj różne piwniczki z totalnym bałaganem. Kuchenne.
ten film będzie dokumentem na ewentualne, powiedzmy, poszukiwanie detali, które się tutaj w całości zachowały. Idziemy do pomieszczenia kuchennego. Tutaj widać, ktoś wczoraj buszował. Tak wygląda pomieszczenie kuchenne. Przejść. Pomieszczenia zaadaptowane na stołówkę dla dzieci. Napęczniały parkiet od wilgoci. Kiedyś było wyjście na zewnątrz, teraz jest zabite, bardzo dobrze. Patrzymy przez okno, żeby nie zostać zauważony. Tutaj kiedyś mieszkało kierownictwo i niektórzy panowie z Urbexu zachwycają się tym sprzętem, a to wcale nie jest zabytkowy sprzęt, tylko falsyfikat wykonywany już współcześnie. Tutaj mieszkał kierownik ze swoją żoną i dziećmi. Ówczesne nazwisko kierownictwa to były państwo ostrowscy.
Stefan i Stanisława. Jakaś kasa pancerna. Tego nie wynieśli, bo za ciężkie. Łazienka. Pomieszczeni łaźni z prysznicami. Tutaj grupami kąpali się wychowankowie. Pomieszczenia służby zdrowia, izolatki dla chorych dzieci. Mieściła księgowość i biuro pani kierowniczki domu dziecka, pani Ostrowskiej. O, tu mają spanko, co niektórzy bezdomni tak podejrzewam. Jak żeby inaczej. Wszystko jeszcze w należytym porządku. To jest część, która się zapada pod wpływem albo w wyniku gaszenia pożaru strychu i dachu. I woda strażacka spowodowała
osłabienie stropu i strop się wali. O, tu sobie ktoś chyba myna. Książki jakieś mamy. Cyprian Norwid, pisma wybrane. Barok. Jeden z pokoików wychowanków. Szafy na ubrania. No i widzimy teraz ten zawalony, osłabiony strop. Tak to wygląda. W każdej chwili może mi na głowę runąć. Zejdziemy tutaj do łazienek. Tutaj kiedyś mieszkanie było. Mieszkał wychowawca o nazwisku Schabowski. A teraz widzę, tutaj zaadoptowano to na łazienkę. Tu już się strop całkowicie zawalił i zasypał jeden z pokojów. Oj, 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 oj. Tak to wygląda nade mną, nad głową. No ale do odważnych się należy. Cenia byłych wychowanków, szafy ubraniowe. O, tu się też strop już kruszy pod wpływem wilgoci po wodzie strażackiej. Jakby taki zaadoptowany pokój na kuchnię do samodzielnego przygotowywania posiłków przez wychowanków. Nawet się ostały piece, talerze. I też tutaj strop się wali. Uważać na gwoździe w deskach. Przez sandały może się dostać do stopy. Tak, teraz pójdziemy do dawnej jadalni. Tutaj winda była. Tu również mamy łazienkę. A tutaj już filmowaliśmy tą łazienkę. Wchodzimy do byłej jadalni Grafa z pięknym kredensem. Tak wygląda w całości z perspektywy. Piękny kominek. Teraz widzimy w całej okazałości ten śliczny kredens.
zobaczymy salę z innej perspektywy. I wchodzimy do dawnej biblioteki z oryginalnymi szafami. Ogólny rzut na przepiękne ściuki, szafy. W oddali widać przez wspaniały piec. Piękna sprawa. Zobaczcie, ile tu się ostało książek przeróżnej tematyki. Piękne drzwi, piękne. No i teraz widzimy najpiękniejszy eksponat w tym pomieszczeniu. Cudo. Sypialną dla dziewcząt.
jakaś chyba była pracownia za kadencji ostatniego rocznika domu dziecka, bo wcześniej była tutaj sala sypialna dla średniej młodzieży, męskiej oczywiście, w tej sali i w tej z tym pięknym sufitem. Teraz stąd się przemieścimy do sali balowej, a przez dzieci zwanej salą bawialną. No i z racji już sfatygowanego budynku zabezpieczono sufit takimi oto stropami, stemplami właściwie. Też już skrzypi bardzo parkiet. Ma tendencję uwypuklania nasiąkniętych wilgocią deszczułek parkietowych. No i to jest to, że z pamięci o dbałość naszych dóbr kultury utkana jest nasza tożsamość narodowa. No i właśnie mamy ten dowód tutaj na załączonym filmie, jaka jest dbałość państwa. I moja obecność tutaj ma związek z dokumentowaniem tego, co jeszcze się ostało, bo cały czas trwa gospodarka rabunkowa, czy to elementów metalowych, okuć, powiedzmy, klamek, drzwi, okien i wynoszenia sprzętu. To nie jest forma urbexu, który popularyzuje tego typu obiekty, a dla innych jest to jakby nie było przewodnik, gdzie można coś chapnąć, ukraść, zdemontować, spieniężyć. Tak, nie ma już pięknych, mosiężnych klamek. Ostały się tylko takie piękne wzory na drzwiach. Pięknie to wygląda. Tak, pokażę z bliska, jak wyglądały. Tu mamy piękne trzy okna z wyjściem na taras widokowy. To było główne wyjście. Tak, w tych drzwiach nie widzimy tych klamek, ale tutaj w tych środkowych jeszcze się zachowało. O, mamy oryginalną klamkę. No, nie powiedziałbym, że to jest oryginalna. Raczej to jest falsyfikat już współczesny. Ale zobaczymy to na klamce wyjścia na taras. Mamy ostatni poziom do sfilmowania.
zakamarki strychowe. No popatrzmy tutaj też na ten sufit. Jest za ciekawy, ale jest taki niecodzienny. Teraz wracamy do tej części z wieżą. Jesteśmy na najwyższej kondygnacji tej wieży. Tutaj wszystko, podłoga pracuje, słychać jak skrzypi. Można się w każdej chwili przewieźć na niższą kondygnację razem ze stropem. A to jest część, jak to się mówi, dawnej kaplicy. Cała wieża to była kaplica. Grafa. Część strychowa. Tutaj na strach wchodzić. Jakieś elementy drewniane. O ciekawych kształtach. Jesteśmy w łazience. Dla maluchów po poziomie umocowania umywalek można wywnioskować. To jest ta część, która się już wali. Tu już jest ryzyko dalej iść, bo to jest ten sufit, który na dole widzieliśmy, zapadający się. To są skutki pożaru, trzykrotnego zresztą w tym samym miejscu. No, zmykamy stąd, bo to jest niebezpieczne.